Kiedy jeszcze w ubiegłym roku inicjator wystawy, kolega Grzegorz Roszkowiak, zwrócił się do mnie, czy zechciałbym wziąć udział w wystawie zatytułowanej Las i łowiectwo w sztuce, szlachetne piękno sztuki z gabinetów myśliwskich i z Kniei. Bardzo się ucieszyłem z tego zaproszenia, tym bardziej, że pierwsze obiekty, które tutaj widzimy, różne talerze cynowe, one bardzo często zdobiły i zdobią gabinety czy izby myśliwskie. Cyna była bardzo często używana do wyrobu właśnie tychże obiektów. A ja przyznam się, że kiedy już od 2007 roku zacząłem kolekcjonować już tak bardziej w sposób usystematyzowany różne obiekty związane z kulturą i sztuką łowiecką, wtedy po raz pierwszy zwróciłem uwagę właśnie na talerze cynowe, które są obiektem bardzo wdzięcznym do wyeksponowania różnych motywów myśliwskich. Wyeksponowana jest tutaj zwierzyna, bardzo dynamiczne sceny polowań, czy również tak zwane wiwaty i fiesty myśliwskie, które już wieńczą czas polowań. Są również przedstawione atrybuty myśliwych, a więc róg myśliwski, prochownica, szczelba, torba. Wszystkie te motywy są dość takie sentymentalne i one bardzo pięknie oddają tą kulturowość, odwieczną kulturowość, która towarzyszyła łowiectwu. Wśród zbiorów metaloplastyki przede wszystkim chciałbym podkreślić motywy zawsze wyeksponowaniem świętego Huberta. Widzenie świętego Huberta Albrecht Grüner bardzo ładnie przedstawił na swoich obrazach. Również odzwierciedlenie tego widzenia zostało przekazane przez metaloplastyków. Proszę zobaczyć, jak ładnie wyeksponowana jest scena świętego Huberta. I ja ze świętym Hubertem w sposób szczególny jestem związany, ponieważ dalej jeszcze jako kolekcjoner postanowiłem zbierać medaliki. Medalik to może trochę takie bezduszne określenie krążka aluminiowego, ale powróćmy do korzeni medalierstwa. W starożytnej Grecji, w Rzymie, początki medalierstwa związane były z wyeksponowaniem władców w krążkach wykonywanych ze złota, ze srebra, później z brązu. Medale były przedmiotami określającymi zamożność danej grupy. Dopiero w późniejszych czasach, już w renesansie, w renesansowej Italii, którą uważa się za ojczyznę medalierstwa, Antonio Pisani nadał już pewien styl medalierstwa. Zaczęły pojawiać się mniejsze formy, ale ciągle jeszcze stosowano metale takie jak złoto, srebro czy brąz. Natomiast w późniejszych już czasach, kiedy to odchodzono od szlachetnych metali, do głosu dochodziła miedź. Później jeszcze już w XIX wieku, to była w zasadzie taka rewolucja techniczna również w produkcji medalików. To już były sztuki, to już były procesy seryjne. Zaczęło być używane aluminium i właśnie ta kolekcja przedstawia przede wszystkim wizerunek świętego Huberta, który w różnych tych technologiach, tak to współcześnie należałoby określić, ten wizerunek został zawarty.
Mamy medaliki wykonane z mosiądzu, z aluminium, z miedzi, o różnych kształtach, ornamentach bocznych. Wszystkie te sceny, które są tutaj przedstawione, one przedstawiają właśnie wizerunek świętego Huberta, który tak wiernie był przedstawiony przez Albrechta Dürera. Medalik ma pewien swój mankament jako obiekt ekspozycyjny. Jest on bardzo mały, bardzo często jest zatarty wskutek po prostu jego noszenia. I aby móc cieszyć się i cieszyć oko pięknem tych malutkich obiektów, postanowiłem wykorzystać zdobycze techniki cyfrowej i bardzo ładnie wyeksponować, wyostrzyć wszelkie te mankamenty, które dla oka ludzkiego przy małym obiekcie są trudno zauważalne. Dla mnie jeszcze bardzo najcenniejszym i najbardziej unikalnym takim elementem mojego zbioru to są te maluteńkie tutaj medaliki, które są dodatkowo jeszcze emaliowane, które zwiększają atrakcyjność wyrobu. W zasadzie, tak jak już wspomniałem, XIX wiek to była taka rewolucja techniczna, gdzie wtedy mennice, gdzie zakłady produkujące galanterię metalową, czy również zakony dla potrzeb pielgrzymów już w sposób seryjny poprzez metody bicia wytwarzały bardzo, bardzo szeroką gamę medalików. Ja skupiłem się na wizerunku i na świętym Hubercie, który jest takim najbardziej rozpoznawalnym patronem myśliwych, a ponieważ również sam jestem myśliwym od 20 lat, wszelkie swoje troski, sukcesy powierzam właśnie świętemu Hubertowi, dlatego w sposób szczególny starałem się go uhonorować tąże kolekcją.